Witajcie kochani. Dzięki łasce Bożej możemy się po raz kolejny spotkać i myślę, że wszyscy mamy w sercu radość i wdzięczność za to, że Bóg dał nam kolejny dzień. Nie wiem, czy będzie to właściwe określenie, jeżeli powiem, że jest to szczególny dzień. Nie dlatego, że jest to niedziela, ale dlatego, że dzięki Jego wielkiemu miłosierdziu, Jego łasce mogliśmy się tak licznie spotkać. Możemy się wspólnie modlić, zachęcać, a święty, żywy Bóg przez święte, żywe Słowo może dotykać się naszych serc i przemawiać do nas, przez co możemy być zachęcani, przez co możemy swoje życie oczyszczać, uświęcać, umacniać swoje serce w tych Bożych prawdach, zakorzeniać je w Bożych prawdach. Dla mnie to wielka radość i wdzięczność w sercu za to, co Bóg czyni. Dziś wyraźnie Bóg mówi przez swoje słowo, przez braci i serce raduje. Ja mu niech będzie chwała za to. Dziękuję Bogu za to, że możemy się spotykać co niedziela. Nie ma z tego tytułu żadnych przeszkód. Bo jedyna przeszkoda, jaka może być, to nasze serce, które może w jakiś sposób być oddalone od społeczności z Bogiem, bo żadnych innych przeszkód Bóg nie sprawia w naszym życiu. W tamtym tygodniu, zresztą w tym tygodniu teraz też były mówione pewne takie myśli przekazane dotyczące ofiary, dotyczące tego, co Bóg uczynił dla nas. Jedną z tych najważniejszych, najcudowniejszych ofiar jest to, co Bóg uczynił nam w Jezusie Chrystusie. Bóg w Jezusie Chrystusie okazał nam wielkie miłosierdzie. Zbawił nas, pokazał, jak bardzo nas kocha, wysyłając swojego Syna, wyrywając nas z ciemności, oczyszczając nasze życie. Ale to, co Bóg uczynił dla nas, sprawia również, że nasze życie powinno wyrażać swoją wdzięczność względem tego, co Bóg uczynił. I to, że śpiewamy, to, że się modlimy, to chwała Bogu za to, ale to powinno wyrażać głębie naszego serca, głębie naszej wdzięczności, głębie naszego oddania, głębie naszej wierności Panu. Apostoł Piotr mówi, piszę do was, kochani, drugi list, parafrazując ten fragment, a w nim chcę przez przypominanie pobudzić serca umysłu waszego. Myślę, że rzeczy, o których będę mówił, będą rzeczami, które już słyszeliście, czy słowa, które będę wypowiadał, to będą te słowa, które już słyszeliście. Być może z tego miejsca wielokrotnie były mówione. Natomiast cel naszych spotkań jest taki, abyśmy mogli swoje serca, tam jest napisane prawe umysły wasze, nasze serca już oddane Bogu, wierne Bogu, jeszcze bardziej umocnić, jeszcze bardziej posilić, jeszcze bardziej w wierze zakorzenić się, pobudzić do takiej czujności. W tamtym tygodniu Adrian, zapamiętałem, brat Adrian w tamtym tygodniu dzielił się z Księgi Sędziów. W tej Księdze Sędziów brat Adrian pokazywał nam postawę Gedeona. Powiem wam, w moim sercu został jeden fragment, tam dużo było takich cennych myśli przekazanych, ale w moim sercu został jeden fragment. Księga Sędziów, 6 rozdział, 25 werset, jak chcecie otwórzcie, jeśli nie, ja go przeczytam. 25 werset 6 rozdziału Księgi Sędziów. Jeszcze tej samej nocy Pan polecił Gedeonowi, weź młodego cielca z bydła twojego ojca i to cielca wybornego, 7-letniego. Zbóż ołtarz Baala, należący do twojego ojca, a Aszerę, która stoi przy nim, zetnij. Zbuduj natomiast ołtarz na cześć Pana twojego Boga na szczycie tej warowni w obrysie ołtarza. Następnie weź przygotowanego cielca i złóż go w ofierze całopalnej. To słowo, żywe słowo, które ma cały czas żywe przesłanie do każdego z nas, pobudza nasze serca i tu Bóg po raz kolejny pokazuje i przemawia do ludzi. Do jednych Bóg przez to słowo będzie mówił, nie temu Bogu oddajesz cześć. To nie jest Bóg, któremu należy się prawdziwa cześć. To nie jest ten, który niesie życie. To nie jest ten, w którym jest zbawienie. Do innych Bóg powie, to nie jest właściwy ołtarz, na którym składasz ofiary. To nie jest właściwa ofiara. To nie jest właściwy sposób składanej ofiary. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten fragment przez pryzmat kilka innych fragmentów, zarówno ze Starego Testamentu, jak i potem w Nowym Testamencie, w którym Bóg w jakiś szczególny sposób zwracał uwagę na to, jak ludzie składali kiedyś ofiary,
to, co mówił dzisiaj brat, jeden i drugi. Kiedyś ofiary składane były z plonów ziemi albo z bydła, ale przesłanie Nowego Testamentu, nowy duch, nowa jakość życia, który wnosi nam Jezus Chrystus przez swoją ofiarę, zachęca nas do tego, abyśmy składali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, oddając Mu przez to należną Jemu cześć. Dzisiaj w Nowym Przymierzu, kiedy wypełniło się to poselstwo ofiary w Jezusie Chrystusie, Bóg zachęca nas, abyśmy za przykładem tej świętej, żywej ofiary naszego Pana Jezusa, my swoje życie składali Bogu. I przez ten fragment Bóg pobudza serce i mówi, w jaki sposób powinniśmy to robić. Po raz kolejny jakby do serca człowieka dociera i mówi, albo to jest niewłaściwy sposób, albo to nie jest ten Bóg, albo ołtarz nie jest właściwym. To nie jest to, czego Bóg oczekuje. Mamy czas łaski. Dziś możemy się spotykać i słuchać tego, co Bóg chce mówić do nas. Przez braci wielokrotnie Bóg przemawiał do nas i przemawia. Dziś mamy ten czas, jeżeli go dobrze wykorzystamy. List do Hebrajczyków mówi nam o tym, abyśmy dobrze wykorzystywali ten czas. Zgromadziliśmy się tu, bo wiemy o tym, że przyjście Pana się przybliża. Wiemy o tym, że przyjście Pana jest bliskie. I Słowo Boże w wielu miejscach zachęca nas, skoro jesteśmy o tym przekonani, to tym bardziej powinniśmy być baczni w tym, co słyszymy, jak do tego podchodzimy i jak przekładamy to na płaszczyznę naszego życia. W tym fragmencie Bóg powiedział, zburz ołtarz, który nie należy do Boga, ale wybuduj ołtarz dla Boga i złóż na nim właściwą ofiarę, ofiarę całopalną. To nie była byle jaka ofiara, całopalna ofiara oznaczała oddanie szczególnej czci Bogu, w szczególny sposób oddanie uwielbienia Bogu i uhonorowanie Boga za to, co On uczynił. Chciałbym, żebyśmy kilka fragmentów otworzyli ze Starego Testamentu, w którym Bóg pokazuje nam, w jaki sposób te ofiary były składane i na co szczególnie Bóg zwrócił uwagę, co Bogu się podobało albo co Bogu się nie podobało. Chciałbym, abyśmy zaczęli od pierwszej Księgi Mojżeszowej, od 4 rozdziału. To są wszystkie znane fragmenty, wy wszyscy je znacie, pewnie jesteście z nimi oswojeni. Ja bardziej chcę się podzielić tym, w jaki sposób Bóg moje serce dotknął przez te fragmenty Bożego Słowa. Czytamy tutaj o dwóch braciach, Kain i Abel. 4 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy, że Adam zbliżył się do swojej żony Ewy, ona poczęła. Było dwóch braci, Adam, Kain i Abel. 2 werset. Potem urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę. Po pewnym czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów ziemi. Abel również złożył ofiarę z tłuszczu swoich pierworodnych owiec. Pan odniósł się przychylnie do Abla, jego ofiary, Kaina zaś jego ofiary nie przyjął. Mamy dwie postawy. Kain i Abel. Jedna i druga osoba przychodzi przed Boże oblicze i składa ofiary. I można by było powiedzieć, że Bóg zwrócił uwagę, czy odniósł się przychylnie, czy wejrzał na jedną ofiarę i przyjął jedną ofiarę, a drugiej nie. Moglibyśmy może pomyśleć, że jedna ofiara była przyjęta, ponieważ złożona była z tłuszczu swoich pierworodnych owiec, druga złożona była z plonów ziemi. Ale kiedy uważnie czytamy potem Słowo Boże, to wiemy, że te ofiary złożone były zgodnie z Bożym postanowieniem. Kiedy czytamy 5 Księgę Mojżeszową, czy kiedy czytamy wszystkie inne księgi, wiemy, że te ofiary były składane z tych pierwocin, czyli to było zgodnie z Bożym postanowieniem. Natomiast jest różnica pomiędzy jedną a drugą postawą, na którą zwrócił uwagę Bóg. Czytamy, że Bóg wejrzał. Bóg wejrzał na Kaina i Bóg wejrzał na Abla. Wejrzał w serce jednego i wejrzał w serce drugiego. Jedna ofiara została przyjęta, druga została odrzucona. Kiedy Abel składał ofiarę, to tak jakby chciał przez ten zewnętrzny symbol tego, co czynił, chciał powiedzieć Bogu, ofiaruję Ci samego siebie. Oddaję Ci całe moje życie, każdą dziedzinę, każdą płaszczyznę mojego życia i chcę żyć dla Ciebie. Kain tak naprawdę uczynił jakiś zewnętrzny gest, zaspokoił swój substytut religijnego życia. Tak po prostu. Bóg wejrzał w serce jednego, Bóg wejrzał w serce drugiego. 51 psalm, 19 werset w przekładzie warszawskim mówi, ofiarą Bogu jest
duch skruszony. Miłą ofiarą Bogu jest duch skruszony. Przypowieść Salomona 21-27 mówi, że obrzydliwością dla Pana jest składanie ofiary przez bezbożnego, tym bardziej, jeżeli towarzyszy temu nieszczera intencja. Bóg wejrzał w serce jednego i Bóg wejrzał w serce drugiego. To przedstawia to, co uczynił jeden i drugi. Przedstawia tak naprawdę ich oddanie, ich życie, ich szacunek, ich uwielbienie dla Boga. Jedna z tych ofiar została przyjęta. Druga z tych ofiar została odrzucona. To przesłanie jest dalej do każdego z nas, abyśmy badali swoje serca, abyśmy uwrażliwiali swoje serca, abyśmy tak żyli, abyśmy mogli powiedzieć: Panie, chcę Cię uwielbić. Nie wiem, czy jestem w pracy, czy jestem w Boży, czy jestem w sklepie, czy jestem w domu. Panie, chcę Cię uwielbić. Panie, chcę Cię wywyższyć. Czytamy, że ofiara Kaina została odrzucona. Czytamy tutaj również o tym, że postawa Kaina była niewłaściwa. Skutkiem tej niewłaściwej postawy, znamy historię, jest to, że Kain zabija swojego brata Abla. A 16 werset mówi: tak Kain odszedł sprzed oblicza Pana w takim stanie, gdzie buty, pychy, buntu przeciwko Bogu. Kain oddala się nie tylko fizycznie sprzed oblicza Pana, również duchowo. Coraz bardziej oddala się sprzed oblicza Bożego i brnie w niewłaściwym kierunku. Znamy historię i wiemy, co się dzieje dalej. Wiemy o tym, że rodzą się kolejni ludzie, niestety w tym duchu buntu, pychy, zbuntowani przeciwko Bogu. Każdy dzień, który Bóg im daje, jest tylko dniem, który jeszcze bardziej ich oddala od Boga. Ale widzimy również Boże miłosierdzie, widzimy również to Bożą miłość do człowieka, zagubionego człowieka. Człowieka, który w niewłaściwym kierunku podąża. I Bóg wzbudza kolejną osobę. Czytamy w 5 rozdziale Księgi Rodzaju, czytamy 22 werset, że Bóg wzbudza kolejną osobę. Tym razem jest to Henoch, który rodzi Metuszalecha. Metuszalech, Metuszalem, już nie mówimy. 22 werset mówi: Henoch miał 65 lat, kiedy urodził mu się Metuszalach. Po urodzeniu się Metuszalacha Henoch przyjaźnił się z Bogiem przez dalsze 300 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Henoch przeżył 365 lat, Henoch przyjaźnił się z Bogiem, a potem już go nikt nie widział, ponieważ zabrał go Bóg. Bóg wzbudza kolejną osobę, która niesie Boże przesłanie do serca człowieka, zagubionego człowieka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, cały ten 5 rozdział mówi o śmierci. Urodził się, umarł, urodził się, umarł, urodził się, umarł. 8 razy. I w samym środku tego rozdziału, tego 5 rozdziału czytamy, że jest ktoś, kto nie umarł. Jest ktoś, kto został pochwycony przez Boga. W samym środku duchowej śmierci jest światło Ewangelii Słowa Bożego. W samym środku duchowej śmierci jest życie, które niesie Jezus Chrystus. Każdy, kto jeszcze w swoim sercu nie uwierzył, jest życie, które niesie Jezus Chrystus. W samym centrum tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, jest Jezus Chrystus, który niesie zbawienną łaskę dla każdego z nas. Wystarczy, że posłuchamy wiadomości. Ja już nie słucham wiadomości, nie mam telewizora, ale to wszystko, co jest wokół nas, jest słychać. Pamiętam taką sytuację u mnie w pracy kiedyś, wiecie, moja koleżanka bardzo przejęta była, ty mi mówi, że tak się nie da żyć. Ja przecież ty nie wiesz, co się dzieje na świecie. Ja mówię: zapewniam cię, wystarczy, że uważnie słucham ciebie, wiem, co się dzieje na świecie, w Polsce i u twojej sąsiadki. Wszystko, co się dzieje wokół nas, tak naprawdę dociera do naszych uszu i wiemy, co się dzieje. Apostoł Piotr mówi: skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimże powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Jakimże powinniśmy być my dla Boga? Henoch chodził z Bogiem. Ciekawy jest ten fragment. Po urodzeniu się Metuszalacha Henoch przyjaźnił się z Bogiem. Nie wiem, można wywnioskować, że przed nie chodził z Bogiem. Czyli Bóg wzbudził do życia człowieka, który tak pobudził serce Henocha, że Henoch zaprzyjaźnił się z Bogiem. Pojednał się z Bogiem. Nie wiem, jak to wyglądało w praktyce. Mogę się tylko domyślać, że Henoch, który patrzył się na swoje dziecko, wiecie, co to słowo oznacza, prawda? Metuszalem. To słowo oznacza, a to się stanie, kiedy on umrze. Albo jego śmierć przyniesie. Czyli to oznacza, że w momencie, kiedy Metuszalem umrze,
przyjdzie sąd Boży na ziemię. To było objawienie dla Henocha. Kiedy Henoch patrzył się na swojego syna, być może, że każdy dzień był dla niego dniem, który jeszcze bardziej przybliżał go do Boga, bo widział, że jego syn dorasta, może choruje, może wskazuje wszystko na to, że ten dzień staje się jeszcze bardziej bliższy niż był wczoraj. Dziś dzień przyjścia Pana jest dniem jeszcze bliższym niż ten, który był wczoraj. Jego przyjście jest jeszcze bardziej realne dziś niż to, które było wczoraj. Te wszystkie wydarzenia, które się dzieją, wskazują na to, że przyjście Pana jest blisko. A to się wydarzy, kiedy On umrze. Kiedy rzeczywiście umarł, Bóg zesłał swój sąd w postaci potopu, ale zanim to się stało, Bóg wzbudza jeszcze jedną osobę. Czytamy o Noe. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Chcę Wam powiedzieć, że Boże miłosierdzie jest tak wielkie, że nasz umysł tego nie jest w stanie pojąć. Kolejna osoba, którą Bóg wzbudza w tym pokoleniu przewrotnym, oddalonym od społeczności z Bogiem, to Noe. Jego głos jest jeszcze bardziej wyraźny na to, co się będzie działo, że Boży sąd jest jeszcze bliżej niż był wczoraj. Noe nazwany jest w Nowym Testamencie kaznodzieją sprawiedliwości. To był ten, który głosił przesłanie o Bożym sądzie w atmosferze Bożego miłosierdzia, Bożej cierpliwości, Bożego wyczekiwania, aby człowiek się upamiętał. Noe jeszcze wyraźniej głosił przesłanie o Bożym sądzie. Przyjdzie czas, w którym Bóg ześle swój sąd. Przyjdzie czas, w którym Boża sprawiedliwość, Boża cierpliwość dobiegnie końca. Przyjdzie czas, w którym Bóg każdego z nas rozliczy. Przyjdzie czas, w którym skończy się czas łaski Bożej. Ten, który Bóg nam dał dziś, tu i teraz. Noe, kaznodzieja sprawiedliwości. Noe, który głosił jeszcze bardziej wyraźnie, jeszcze bardziej dosadnie. Czytamy dalej. Noe wybudował arkę i wszedł do arki. W arce było życie. Osobiście mam takie przekonanie, że jest to odzwierciedleniem zarówno osoby Pana Jezusa Chrystusa, jak i naszej społeczności. Kiedy jesteśmy razem, to jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Kiedy razem jednoczymy się w tych pragnieniach, w modlitwach, kiedy pragniemy tego, aby przybliżać się do Boga, kiedy pragniemy tego, aby oczyszczać się dla Boga, jesteśmy we właściwym miejscu. Jeden brat fajnie powiedział kiedyś, w arce było ciasno, nie zawsze ładnie pachniało, ale tam było życie, gdzie różnie bywa w życiu, naszym chrześcijańskim również. Ale jeżeli jesteśmy razem zjednoczeni w tym pragnieniu, aby podobać się Bogu i wzrastać dla Niego i uświęcać się, jesteśmy we właściwym miejscu. Noe wybudował arkę. Czas Bożego oczekiwania, Bożej cierpliwości dobiegał końca. Bóg zsyła potop. Znamy historię, wiemy, Bóg zsyła potop i Boży sąd wypełnia się. I kiedy otworzymy sobie 8 rozdział, 20 werset, czytamy, że kiedy już potop dobiega końca, kiedy wody opadają, w tym 20 wersecie, ja wierzę w to, że są takie szczegóły w Słowie Bożym, które Bóg zapisał, które mają szczególne znaczenie dla Boga, ale one przede wszystkim mają znaczenie dla nas. Ja wierzę, że księga zawiera określoną liczbę stron i określoną liczbę wersetów, które są skierowane do człowieka i są tam rzeczy, które są szczególnie potrzebne dla człowieka, do tego, aby człowiek mógł się bardziej doskonalić w łasce Bożej i uświęcać w Słowie Bożym. Są to pewne szczegóły, na które Bóg zwrócił uwagę i one mają znaczenie dla nas. Czytamy o tym, że kiedy wody opadły i kiedy Noe wyszedł z arki, co zrobił jako pierwszą rzecz, zaraz po wyjściu z arki? Czytamy w 20 wersecie, Noe zaś zbudował ołtarz dla Pana z każdego rodzaju bydła zaliczonego do zwierząt czystych oraz z każdego rodzaju czystych ptaków złożył na ołtarzu ofiarę całopalną. Gdy Pan poczuł miłą woń ofiary, postanowił w swoim sercu już nigdy więcej nie przeknę ziemi z powodu człowieka. Co zrobił Noe? Złożył ofiarę całopalną. Inaczej mówiąc, co zrobił Noe? Uwielbił Boga. W sposób szczególny oddał Mu cześć za to, co Bóg uczynił dla niego. Przez tą ofiarę Noe, to są moje osobiste myśli, przez tą ofiarę Noe chciał powiedzieć Bogu, napatrzyłem się na egoizm człowieka, napatrzyłem się na samolubnych ludzi, którzy oddalają się od Ciebie. Napatrzyłem się na to, jak ludzie brną w niewłaściwym kierunku.
chcę przez ten gest złożonej ofiary oddać Ci, Ojcze, chwałę i cześć. Chcę Ci pokazać, że chcę żyć już tylko dla Ciebie. Chcę żyć już tylko Tobą. I chcę w szczególny sposób żyć i uwielbiać Ciebie. Wierzę, że to jest zachęta dla nas wszystkich. Noe złożył ofiarę całopalną. Nie było dziełem przypadku, że to była akurat ofiara całopalna. Szczególny sposób uwielbienia dla Boga. Noe chciał okazać w ten sposób to, jak bardzo miłuje Boga, jak bardzo kocha Boga. Ale wiemy, że serce człowieka jest zwodnicze. Wiemy, że serce człowieka szybko przywiązuje się do tych rzeczy, które nawet w jakiś sposób są darem danym nam od Boga. Ale czasami nasze przywiązanie, czy nasza miłość do tych rzeczy może zakłócić naszą relację z Bogiem, może zakłócić naszą taką osobistą relację i społeczność z naszym jedynym Zbawicielem i Twórcą. I Bóg pokazuje kolejną osobę w Starym Testamencie, kolejną osobę, której życie Bóg chce, przez które życie Bóg chce skierować pouczenie dla nas. Czytamy tutaj o Abrahamie. To jest 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i znamy ten fragment. Wielokrotnie z tego miejsca były bardzo cenne myśli przekazywane przez braci o tym, co uczynił Abraham, o tym, w jaki sposób się zachował, o tym, jakie to ma przesłanie. Dlatego ja nie chciałbym powtarzać, nie chciałbym kalkować tego, co mówili tutaj bracia. Nie chciałbym w jakiś sposób przekazywać tego, co już było mówione. Chciałbym jedną główną myśl przekazać tego, co ten fragment do mnie powiedział i w jaki sposób on dotknął się mojego serca. 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę i zwrócił się do niego: Abrahamie. On zaś odpowiedział: słucham. Wtedy usłyszał: weź proszę swojego syna, jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Abraham wstał więc wcześnie rano, osiadł swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym, ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swojego syna Izaaka, zabrał ze sobą ogień, nóż i razem ruszyli w drogę. Wiele myśli z tego fragmentu było już przekazywanych, ale ja bym chciał się podzielić jednym fragmentem. Bóg przemawia do Abrahama. Bóg przemawia do jego serca. I Bóg mówi do Abrahama: złóż w ofierze swojego syna jedynego, którego tak bardzo miłujesz. Wyobraziłem sobie to miejsce. Ja sobie lubię wyobrażać takie miejsca w Słowie Bożym. Wyobraziłem sobie to miejsce. Wyobraziłem sobie to, jak Abraham kładzie. W zasadzie to nie kładzie. To jest niesamowite. Abraham w 21 rozdziale 5 wersety czytamy: Abraham liczył sobie 100 lat. Nie wiem, ile miał lat, ale był staruszką. Izaak, z tego co czytamy, niósł drewno na plecach. Czyli był to silny mężczyzna. Niesamowite. Ten młody mężczyzna kładzie się na ołtarzu. Mógłby sobie spokojnie poradzić ze swoim starszym staruszkiem. Mógłby uciec, mógłby się obronić. Kładzie się w posłuszeństwie. Wiecie, jak sobie to wyobrażam? Ja sobie to wyobrażam, że ten młody mężczyzna Izaak spojrzał się w oczy swojego ojca i zobaczył bezgraniczną miłość, oddanie i wierność. I po prostu zaufał temu, co widzi. I położył się, składając w ofierze swoje życie. Wiecie co? Ja wierzę mocno w to, że wtedy, kiedy Abraham położył swojego syna na ołtarzu, to w tym momencie wszystkie bariery, które dzieliły go w społeczności z jego ojcem, zostały oddzielone. Wszystko, cokolwiek do tej pory dzieliło go, zostało zburzone przez Boga. Został tylko on i Bóg. I nie było nikogo więcej. On i cudowna relacja, i cudowna społeczność z Bogiem. Bóg tak chce, abyśmy tak żyli. Mieli wspólną, cudowną relację z naszym Zbawicielem, z Jezusem Chrystusem. Nie wiem, Bóg przemawia do naszych serc, tak jak do Abrahama Bóg przemówił w skrytości naszego serca, w naszych myślach. Ja nie wiem, w jaki sposób Bóg przekonuje nas, ale może są rzeczy, które kochamy bardziej niż samego Boga.
coś, co sam Bóg nam dał. Jest darem od Pana, który do pewnego momentu był błogosławieństwem dla nas. Ale na pewnej płaszczyźnie naszego życia staje się czymś cenniejszym niż sam Bóg i zakłóca nasze relacje z Bogiem. Czytamy, że Abraham złożył Bogu ofiarę całopalną. Oddał mu wszystko, co ma. To była drogocenna ofiara w akcie posłuszeństwa i poświęcenia. To kosztowało wszystko Abrahama, jego najcudowniejszy, najkochańszy syn. Bóg chce, abyśmy kochali go ponad wszystko. Składali mu w ofierze to, co jest w naszych sercach, abyśmy go uwielbiali. Abraham złożył swojego syna w ofierze całopalnej. Tak obrazowo, wskazując, Bóg również dzisiaj z tym przesłaniem przychodzi do naszego serca. Kiedy otworzymy Księgę Kapłańską, czytamy tutaj o szczegółach ofiary całopalnej. Trzecia Księga Mojżeszowa albo Kapłańska, pierwszy rozdział. Ja bym kilka fragmentów tylko chciał wybrać. Nie chciałbym czytać całego tego rozdziału, a tu jest czytamy. Jeśli ofiarujący chce złożyć całopalenie z bydła, to niech przyprowadzi samca bez skazy. Czwarty werset. Położy swoją rękę na głowie ofiary całopalnej, a szósty. Pokroi tą ofiarę na części i ósmy. Ułoży pokrojone części na ołtarzu. To obrazowy, duchowy obraz tego, jakie to jest przesłanie dla nas. Oznacza, abyśmy przychodzili do Pana. To położenie ręki na ofierze oznacza utożsamienie się z tą ofiarą. Dlatego Kaina ofiara została odrzucona, ponieważ jego serce było dalekie od Pana. To utożsamienie się oznacza, chcę żyć dla Ciebie całym swoim sercem i całą swoją duszą. Tu jest napisane, aby ta ofiara została pokrojona na części, poćwiartkowana. Bóg oczekuje od nas tego, aby każda dziedzina naszego życia została złożona w ofierze Boga, aby można było Boga uwielbić przez to i aby zapłonął ten ogień Bożej miłości, ogień Bożego życia w nas. Dziś kładę przed Tobą, Ojcze, moje oczy. Do tej pory były one skłonne do tego, aby zbyt pochopnie oceniać. Dziś kładę, Ojcze, mój język. Może zbyt pochopnie dopuszczałem się oceny. Dziś kładę go na ołtarzu. Pragnę Cię uwielbić, Ojcze, i pragnę, aby ten język oczyszczony przez ogień Ducha Świętego już tylko błogosławił, już tylko niósł łaskę. Oczy, aby już tylko patrzyły przez pryzmat Bożego miłosierdzia i Bożej cierpliwości. Aby Bóg mógł być uwielbiony. Aby Boża chwała mogła się manifestować w życiu każdego z nas. Tak wierzę, że Bóg nas do tego zachęca. Apostoł Piotr mówił o tym, wy jesteście rodem wybranym królewskim kapłaństwem. Aby zwiastować, tak, to poselstwo. Aby nasze życie było życiem, na które kiedy patrzy nie tylko Bóg, ale kiedy patrzą się na nasze życie inne osoby, widziały żywego Boga. Przejaw życia, który jest w Jezusie Chrystusie, który manifestuje się w nas. Bóg zachęca nas do tego, abyśmy tak żyli. Ostatnia księga Starego Testamentu, księga Malachiasza. Ostatnia księga, która zamyka cały Stary Testament, kładzie szczególny nacisk na kapłaństwo. Moglibyśmy czytać tam fragment po fragmencie, ale to by za dużo nam zajęło czasu. Kładzie nacisk na kapłaństwo. Na takie, wiecie, taki rodzaj życia, który nie podoba się Bogu. Jak to nazwać? Ludzie religijni, którzy zaspokajają swój substytut religijności, ale tak naprawdę nie czczą Boga, nie oddają Bogu chwały. W tej księdze Malachiasza jest taki jeden fragment, który mówi nam o tym, że Bóg przysłuchuje się tym ludziom, którzy rozmawiali i zapisał te słowa. Malachiasza to jest 3:16. Inaczej rozmawiali bojący się Pana, każdy ze swoim bliźnim, Pan zaś to usłyszał i odnotował to w swoim pamiętniku. Bóg przysłuchuje się temu, co mówimy. Bóg przygląda się naszemu życiu. Bóg patrzy się jakby we wnętrze naszego serca. Bóg bada nasze serce i patrzy się na motywację naszego serca. I Bóg zachęca nas. Ta nieskazitelna, święta, żywa ofiara Jezusa Chrystusa jest dla nas wielką zachętą, abyśmy i my również uczcili Boga,
składając Mu w ofierze nasze życie. A w jaki sposób mówi o tym Nowy Testament? Kiedy otworzymy List do Rzymian, 12 rozdział. Znamy zresztą. 12 rozdział Listu do Rzymian. Od 1 do 2 wersetu. Apostoł Paweł pisze: zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Apostoł Paweł zachęca nas do tego, abyśmy byli ludźmi, którzy składają swoje ciała w ofierze. Zwróćcie uwagę na to, co ma być tą zachętą do tego, abyśmy składali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Apostoł Paweł mówi: zachęcam was ze względu na miłosierdzie Boże. Kiedy mój szef chce zachęcić kogoś do tego, żeby lepiej pracował, nie zawsze to skutkuje, ale wtedy oferuje mu lepsze pieniądze. Oczywiście za tym stoją więcej obowiązków i tak dalej, więc skutek jest raczej odwrotny, ale generalnie ludzie w świecie starają się zachęcić kogoś przez to, żeby mu w jakiś sposób wynagrodzić jego pracę, czy to jest pracodawca. Duch Święty wskazuje nam na ogrom Bożego miłosierdzia, jakie Bóg okazał każdemu z nas, kto tą deklarację w swoim życiu podjął i w akcie chrztu i pokucie pojednał się z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Zachęcam was, mówi apostoł Paweł, przez Ducha Świętego wypowiada te słowa, przez miłosierdzie Boże. Nie wiem, ile Bóg musiał czekać na każdego z was, zanim to Słowo Żywe przemówiło do waszych serc i zanim zdecydowaliście się oddać swoje życie Jezusowi. Ja mogę powiedzieć, Bóg okazał mi ogrom wielkiego miłosierdzia. Kiedy cofnę się w czasie, im bliżej jestem, im bardziej doświadczam tej łaski Bożej, tym bardziej wyraźny jest ten duchowy stan tego odejścia od Chrystusa, który miał miejsce dzięki łasce Bożej, to się wszystko zmieniło. Dziś widzę, jaki to jest ogrom Bożego miłosierdzia, który Bóg okazał każdemu z nas. Apostoł Paweł mówi: zachęcam was zatem, bracia, przez miłosierdzie Boże. Jeżeli mamy świadomość tego, dlatego dalej czytamy, niech to będzie rozumna służba, wypływająca z głębi ducha waszego, przejawiająca się poprzez tą wdzięczność okazaną Bogu za ogrom Jego miłosierdzia. Apostoł Paweł mówi: oddawajcie swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Ta ofiara żywa, święta, to jest ta sama ofiara, która była składana w Starym Testamencie, która dotyczyła całopalenia. To jest ten szczególny rodzaj oddania czci i uwielbienia Boga. Apostoł Paweł mówi w 6 rozdziale: nie udostępniajcie też swoich członków jako narzędzia nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu jako ożywionych zmartwych. Jemu oddawajcie swoje członki. Niech służą na oręż sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej czytamy: zaliczajcie się do umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga. Niech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele i nie podporządkowujcie go swoim rządzom. Bo żeście wyzwoleni od grzechu. A skoro tak, oddawajcie wasze członki na oręż sprawiedliwości dla uświęcenia. Duch Święty zachęca nas wszystkich, abyśmy nasze życie oddawali Bogu, aby ono w nieustannym procesie uświęcania nas przez łaskę Bożą i przez Słowo Boże, mogło zmieniać nasze życie. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddawali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Spotykamy się tu m.in. w tym celu, aby karmić się Słowem Bożym, aby to żywe, święte Słowo, które jest dotknięte przez Ducha Świętego, ożywione, mogło nasz umysł przeobrażać i we właściwy sposób ukierunkowywać nasz sposób myślenia i naszego życia. To Słowo Boże ma zmienić nas, tak jak zmieniło nas, kiedy podjęliśmy decyzję pójścia za Panem w akcie chrztu i pokuty. To Słowo ma każdego dnia zmieniać nas i jeszcze bardziej nas przybliżać. Jeremiasz mówi: ilekroć pojawiały się Twoje słowa,
pochłaniały mnie, były rozkoszą mojego serca. Pierwszy psalm, jaki jest w Słowie Bożym umieszczony, mówi nam o tym, który rozkoszuje się prawem Pana, który przeżywa prawo Boże, Słowo Boże przeżywa. Kiedy podchodzimy do Słowa Bożego z powagą, z bojaźnią, kiedy naprawdę z takim oddaniem chcemy Bogu się podobać i wprowadzać w życie, zaświadczam swoim życiem, Bóg jest po naszej stronie i pomaga nam. Daje nam siłę, okazuje nam łaskę, daje nam przychylność, a nawet jak są problemy i trudności, to Bóg daje nam łaskę, abyśmy przez nie przeszli jeszcze bardziej posileni, umocnieni, jeszcze bardziej zakorzenieni w wierze w Jego obietnicę. Jeszcze bardziej doświadczyć Jego wielkiej miłości, Jego wielkiego miłosierdzia. Chciałbym, żeby to słowo było zachętą dla nas, abyśmy każdego dnia, który Bóg nam da, abyśmy każdego dnia pamiętali o tym, że żyjemy nie dla samych siebie. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię spełnić wolę Ojca, a przy tym dał nam przykład, abyśmy nie żyli już dla samych siebie. Ci ludzie w Starym Testamencie żyli swoim egoistycznym życiem, ale Bóg wzbudzał jednego, drugiego, wrażliwego na Jego Słowo i pokazywał, że nie jest to właściwy kierunek. Właściwy kierunek to jest ten, który, czy to przez Noego, czy to przez Abrahama, czy to przez Henocha, czy przez wielu innych proroków Bóg przemawiał. Dzisiaj Bóg przemawia. Przez wielu braci z tego miejsca Bóg przemówił do mojego serca i mówił, to nie jest właściwe. To jest właściwa droga. To jest właściwy kierunek. Czasami takie zwykłe, prywatne rozmowy wiele wnosiły w moje życie. Jedna zachęta ze Słowa Bożego. Jeden przykład ze Słowa Bożego człowieka, którego Bóg pobudził w serce i zmieniło jego życie. Wprowadzone to w życie na płaszczyznę naszej wspólnej relacji sprawia, że życie się zmienia. Bóg sobie chwałę odbiera. Jaka radość przychodzi. Wiecie, jaka to jest radość? Jak możemy być posłuszni Słowu Bożemu, a Bóg wypełnia nas swoim duchem? Powiem wam szczerze, to jest największy dar, największa łaska, jaka może człowieka spotkać. Wszystko inne jest bezwartościowe. Jemu niech będzie chwała. Amen. Amen. Wstajmy i podziękujmy Bogu za słowo.